Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Witam Was w nowej serii odcinków na moim kanale i to będzie seria odcinków o najszybszych meczach w grze World of Tanks. Rozpoczynam nietypowo, ponieważ już dostałem sporo tych powtórek na maila faja77wotmałpao2.pl. Tam wysyłajcie szybkie meczyki, piszcie, że to jest do szybkich meczyków oraz super meczyki, piszcie, że to są super meczyki, do pokaż co potrafisz. Dostałem już najwięcej meczów, dostałem właśnie tym oto czołgiem, Tank Destroyerem amerykańskim, drugiego tieru. Zaczynamy od VIP 1997. W tym odcinku pokażę zlepkę tych najlepszych akcji, właśnie te osiemnastki, które właśnie potrafią zrobić bardzo szybkie mecze. Dlaczego? To jest czołg o mocnym pieprznięciu. Jak widać, uszkodzenia 175 i jest to czołg taka cegła, twardy, gdzie po prostu jak go rzuci na drugie tiery, naprawdę potrafi jechać do przodu, strzelać, niszczyć. Ale o co chodzi w tej serii? Bo oczywiście nie będziemy tutaj uczyć tego, że tak się gra dobrze, bo tak naprawdę czasami taki szybki rush niestety kończy się porażką drużyny. Trzeba oczywiście wszystko robić z głową, przemyślanie, czasami coś przykampić, czasami coś przeatakować. Chodzi o to, że po prostu pokazujemy, że niektórym się to udaje. A więc zaczynamy. Akcja na początku wjechał na Himmelsdorfie, VIP na górę i spotkał na razie pierwszego czołgu. Pierwszy czołg. Minęła minuta 30, więc w zasadzie nic nie świadczy o tym, że ten mecz będzie bardzo szybki. Ale kolega VIP szybciutko zjechał na dół, aby wspomóc drużynę i tutaj będzie ciekawa akcja. Jeszcze jedno chcę powiedzieć, że te filmiki już będą bez, nie będę zapraszał gości, ponieważ to będą tak szybkie meczyki, że po prostu sam będę je komentował, żeby było szybciej. Ale ta akcja, patrzcie się na przykład na to. Czyni myk. Zdjęcie. Następny T7 kar. Myk. Zdjęty. Tutaj oczywiście akcja próby przebicia. Nieudana. Następny czołg. Następny hit. Następny czołg. Następny hit. Następny czołg. Następny hit. W zasadzie mógłbym sobie nagrać to następny czołg, następny hit, bo właśnie ten czołg w ten sposób niszczy te czołgi. Tutaj trochę przycelnięcia na czołg T1, ale zdecydował się na medium 1, myk, i tutaj nie przebił za pierwszym razem. Mimo to, że jest pierwszy tier, ale już za drugim razem myk. I w ten sposób właśnie kolega zakończył bitwę, jak widać, mniej niż 3 minuty meczu. Oto pierwsza powtórka, jedziemy dalej. I następny meczek, znowu Tank Destroyer T-18, tak mówię, w pierwszym odcinku, tylko pokazuję urywki właśnie tych szybkich meczy tym czołgiem, bo jest to chyba, być może najlepszy czołg w grze właśnie do takich szybkich meczy, twardy, z mocną lufą, jeżeli go rzuci na drugie tiery, właśnie brnie do przodu i niszczy. Mapa prowincja, Unreal Reality z klanu, gracz Unreal Reality z klanu V2. Zobaczmy, co on tutaj robi. Więc oczywiście puszuje, rushuje mapę. Wjechał od razu na drugą stronę, zjechał na niego T-18, został zniszczony, jedzie dalej. W zasadzie mógłbym to trochę przyspieszyć, tak delikatnie, razy dwa, zapieprza dróżką. Minęła minuta gry, jak na razie jeden kill, ale wjechał wyżej, spotkał light traktora, oczywiście Mr. Light Traktor został zniszczony. T-18 brnie dalej. Trochę przyspieszymy. No i zostały wyświetlone następne czołgi. Tutaj małe problemy z celowaniem. Ja myślę, że ten czołg po prostu nadal jest na drugich tierach OP, mimo to, że dostał
sporego nerfa właśnie na dziale. O ile pamiętam, już nie pamiętam dokładnie, ale coś on miał tam strasznie znerwiony. Ale już szczerze mówiąc nie pamiętam. To na pewno ktoś w opisie napisze, że w patchu, w poprzednich patchach miał czegoś tam więcej. Następny czołg, już piąty. 2,5 minuty meczu. Nie przejmuje się nawet tank destroyerem niemieckim. Niszczy go z hita. I jedzie po następne kille. Trochę przyspieszymy. Następny czołg. Jeden HP mu zostawił, ale chyba go staranuje. Tak jest. Myk. Po prostu myślę, że gra tym czołgiem właśnie na drugich tierach to jest niezwykła zabawa. A więc w drugim meczyku, jak widzicie, 3 minuty 20, 3 minuty 20 coś i już jest po gościu, a Unreal Killer, Unreal Reality zniszczył 9 czołgów. Jedziemy do następnego meczyku. I ostatni meczyk właśnie pokazany, co potrafi czołg T-18, jak potrafi szybko zniszczyć, wykonać prawie samodzielnie robotę w bitwie. To jest właśnie meczyk na Malinówce. Averek z klanu BC pokazuje, co potrafi ten oto czołg, tank destroyer drugiego trybu T-18. Jak widać, w drużynie przeciwnej rzuciło bardzo dużo T-7 karów. Jak wiadomo, te czołgi mają słabą penetrację. I zobaczmy, co będą próbowały mu zrobić. I oczywiście im się nie będzie udawało. Czyli jak widzicie, kolega Averek ładnie tu podświetlił czołgi swojej drużynie. No i niszczy, a te T1 kary, a to jest normalny T1, pierwszy tier, amerykański. Tutaj trochę zezów, ale widać, patrzcie się na to, z tyłu T7 kar, próbuje przebić, nie ma szans. Tutaj spokojnie, następny próbuje go przebić, T7 kar, nie daje rady. Averek trochę tutaj zezuje. Następny zes, a czas mija. Następny zes. To była akurat seria takich niepotrzebnych zezów, które już się kończą. I trzeci kill. Tutaj te 7 kary nawet po prostu topią się, żeby próbować przebić te 18. Oczywiście im się nie udaje. Nic nie mogą zrobić, kolega wjeżdża na nich jak chce. W zasadzie niesamowite ilości tutaj przyjął ciosów kolega, nie przejmując się w ogóle tym. Nawet nie widzę teraz dokładnie ile on, już 7 killi. Light Traktor, też zniszczony, 8. No i zostały jeszcze 3 czołgi. Oczywiście zostaną też zniszczone przez kolegę Averka. Czyli tak, w tym odcinku, w pierwszym odcinku najszybsze bitwy World of Tanks, oczywiście nie będę promował tego, że tak powinno się grać, tylko po prostu będę pokazywał te wspaniałe, szybkie meczyki. W pierwszym odcinku T-18, oczywiście w przyszłych odcinkach będą mecze wyższymi tierami, 9, 10, 8, 6, 7. Przysyłajcie na maila faja77wot2@o2.pl. Ja będę to wszystko oglądał i wybierał najlepsze. Co jeszcze bym chciał dodać?
że jeszcze został jeden kill. Oczywiście ten meczyk może nie jest tak szybki jak poprzednie dwa, bo tutaj już mamy 3,5 minuty przekroczone. No i Awerek musi niestety przejechać się troszeczkę, żeby zniszczyć ten ostatni czołg. Ale zniszczy tych w szybkim czasie, jak widać, 11, niecałe 4 minuty meczu, 11 killi i niesamowita ilość przyjętych strzałów od T7 Kar. A więc pierwszy odcinek serii Najszybsze mecze w grze World of Tanks. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach.